Krzysiek, super Cię znowu widzieć na warszawskich salonach. Lubisz wracać do Polski, do Warszawy? To jest chyba pierwszy raz od 3 lat, jak pokazuje się na salonach, bo faktycznie z tego show biznesu polskiego ja po prostu wyszedłem, a chciałem troszeczkę odetchnąć od tego szumu medialnego, który był wokół mojej osoby. Czy ja lubię wracać do Polski? Lubię, bo mam tutaj swoich przyjaciół, znajomych, aczkolwiek już pojutrze wracam do mojego Miami, gdzie jest ciepło, gdzie są ludzie uśmiechnięci, gdzie fajniej moim zdaniem myślący niż Polacy. Dlaczego myślisz, że fajniej myślący niż Polacy? Już patrząc teraz, przez ostatnie nawet 2 lata, poprzez COVID, niestety, ale Polacy tak zamknęli się w domach, są sfrustrowani. Już Miami to słońce, uśmiechnięci ludzie, tam nie było lockdownu, tam wszystko jest pootwierane, mamy, więc tam wiesz, tam jest totalnie inny temperament. Spanisze, czyli ludzie z południowej Ameryki, to jest totalnie inny vibe. Ja ten vibe absolutnie kocham. Ja zawsze powtarzałem, że jestem troszeczkę taki amerykański i ta Polska z tą taką zawiścią, z tymi smutnymi minami mi po prostu trochę przeszkadzała. By dla mnie nie dosyć właśnie tych uśmiechniętych, fajnych, miłych i niezawistnych ludzi. A to mam w Miami. Co robisz na co dzień w Stanach? Bo wiem, że bardzo prężnie tam rozwijasz swoją działalność. Przede wszystkim ja się cieszę życiem. Ja wyjechałem do Stanów, do Miami i cieszę się każdą absolutnie chwilą. Ale w międzyczasie rozwijam biznes, bo klinikę otworzyłem nie tylko w Miami, ale również w Chicago, a za 3 tygodnie na Manhattanie w Nowym Jorku. Za chwilę Beverly Hills. Ale to już bardziej dla fanu, na pewno nie dla pieniędzy. Trzeba się cieszyć życiem, czerpać z tego życia. Ja swoje pieniądze w życiu zarobiłem, teraz tylko zabawa i po prostu chęć takiego fajnego życia. Czyli ty już nie pracujesz dla pieniędzy? Absolutnie nie. Ja te pieniądze mam naprawdę wystarczająco. Oczywiście zawsze można mieć więcej. Ostatnio kupiłem piękny dom w Miami. No wiadomo, jacht może za chwilę, ale to naprawdę nie cieszy. Cieszy każdy. Ile masz teraz mieszkań, nieruchomości? Nie pamiętam. 10, 15, ale to nie jest istotne. Wiesz, istotne jest to, że jestem zakochany. Cieszę się każdą właśnie chwilą spędzoną z osobą, którą kocham. No i Możesz zdradzić, kim jest ta osoba? Pochodzi z Argentyny, czyli gorące rytmy. Czyli musi być gorąco. Absolutnie, zawsze.